Sponsorem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 metrów kwadratowych krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu, firma Timplast. Zadbaj o ciepło w swoim domu. Firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka z OZ Kutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. Dobra, witajcie. Tutaj będziemy budować siedzibę firmy. Ten filmik pewnie zobaczycie dopiero gdzieś po wakacjach. Teraz mamy jeszcze marzec, więc żeby Was tutaj to nie zdziwiło, że jest troszeczkę inaczej niż to, że w czasie, w którym będziecie to widzieć, nie zgadza się jakby aura wokół nas. Dzisiaj będziemy robić ogrodzenie, przynajmniej zaczniemy. Taki jest plan. Tutaj jeszcze nie ma drogi. Droga dopiero będzie za miesiąc, za dwa, więc z racji tego, że troszkę nas goni czas, bo potem zaczynamy sezon też w Bale i Detale, będziemy uszczelniać, malować i różne takie tematy, takie kwestie będziemy prowadzić, więc żeby wykorzystać jeszcze takie chwile pogody, takiej w kratkę, no już podchodzimy do tematu ogrodzenia, więc plan jest z założenia prosty, ale jak to w praktyce zazwyczaj wychodzi, wyjdzie wszystko w praniu. Tutaj mamy słupek, mam nadzieję, że wszystko widać, że jest to skalibrowane na tyle dobrze. Mam nadzieję, że się szybko dziś jakoś przyzwyczaję do tej kamery na głowie i kadry będą odpowiednie. Ale tak, już jakiś, nie wiem, miesiąc temu był oczywiście geodeta i wyznaczył nam skrajne 4 punkty działeczki. Działeczka ma 3000 metrów. Widoczki uważam, że dość ładne. Oczywiście może teraz oczami wyobraźni trzeba bardziej sięgnąć, no bo oczywiście jest pole kukurydzy i jest tutaj bardzo dużo pracy. Niestety, niestety. Ale tym bardziej myślę, że te nagrania tutaj stąd, z tej kamery będą na tyle ciekawe, atrakcyjne dla Was, bo tutaj jednak jest tak dużo do roboty, że będzie to ciekawe, to co, jak to wszystko będzie się zmieniać. Zobaczymy. Dzisiaj plan jest taki, ja zaraz odpalę sobie plan naszej działki, taki przez nas też tutaj zrobiony, który ma nam pomóc, jak to ogrodzenie zaplanować, gdzie jaki słupek. Zaraz więcej szczegółów na ten temat podejdę do przyczepy, bo na razie wozimy autem osobowym i przyczepą. Póki nie mamy jeszcze ogrodzenia, nie zwozimy tu jakiegoś baraku, żeby tutaj te wszystkie rzeczy tutaj trzymać. Ja się po prostu boję, powiem szczerze, że ktoś tu coś ukradnie. Nie wiem, jeszcze nie znam za bardzo tematów wokół, więc nie chcę się tutaj jakby ryzykować. Co więcej, no tak jak powiedziałem, zaraz podejdę do planu, pokażę to, co się nam tam urodziło na tym planie, jaki mamy zamysł na to ogrodzenie. Ogrodzenie robimy drugi raz. Pierwszy raz było na tamtej działce, jest częściowo zrobione, więc powiedzmy, że robimy drugi raz w życiu, więc pewnie jakieś niuanse ktoś powie, że ktoś mógłby zrobić lepiej. Na pewno z założeniem jest tak, że tu po pierwsze nie mamy tu wody, nie mamy prądu, no ale oczywiście mamy elektronarzędzia na baterie, chociażby mocną wkrętarkę, wiertarkę, która będzie nam służyć jako mieszadło. Już zresztą na tamtej działce służyła, więc uważam, że też teraz tutaj pociągnie. Czy tak się robi, czy też się nie robi, powiem szczerze, no ja tak robię. No i co? Plan jest taki, że ogrodzenie na pewno nie będzie dokładnie po linii działki, tak jak ona oryginalnie leci, tylko będzie jakieś tutaj w rogu będzie ścięcie, tak żeby jakieś auta, które będą drogą dojeżdżać, która tutaj na mapach jest, żeby tego ogrodzenia gdzieś tam przypadkiem jakieś większe auto nie ścięło, jak ktoś tam powiedzmy w przyszłości dalej będzie się budował. A jeśli chodzi o tą część tutaj, to tutaj będzie wjazd na tą działkę. W związku z tym tu też planujemy zrobić takie wcięcie w ogrodzeniu, po to, żeby jak auta jakiekolwiek podjadą, nie wszystkie muszą z mojego założenia wjeżdżać na teren. Ktoś może sobie stanąć po prostu ze dwa auta przed wjazdem i niekoniecznie muszę otwierać bramę, żeby ktoś sobie wjechał. Z kolei takich powiedzmy szybkich gości, kuriera, nie wiem. Tu też będziemy mieć magazyn pod nasze uszczelniacze, pod impregnaty, więc no, z pewnych różnych względów chcemy, żeby tutaj
był taki wjazd jakieś, nie wiem, 5 metrów, tak żeby dwa auta mogły się tutaj ustawić, może jakieś drzewka. To wszystko się okaże, wyjdzie w praniu. Zaraz podejdę Wam do mapy i pokażę też, o co chodzi. Tam Paweł szykuje. Pawła pewnie ci, którzy z Was się z nami kontaktują, znają z kontaktu telefonicznego, mailowego. Paweł też już z nami jest już od ponad roku. No i Paweł będzie ze mną tutaj w tych filmikach uczestniczył. Może w trakcie tego projektu będziemy jeszcze zapraszać inne osoby do pomocy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko na... aż tak dokładnie tego jeszcze nie planowaliśmy. Jeżeli tu jesteś, zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w górę przy tym filmie, czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Dobra, jesteśmy przy planie. To, co pokazywałem, tamten narożnik działki, to jest właśnie tutaj ten wjazd. Planujemy tak, że tutaj będzie brama, tu będzie furtka, miejsce na dwa auta, taki jest plan. Tutaj niestety będzie 1,5 metra od narożnika skrzynka elektryczna, bo już tutaj woda w samym rogu jest zaplanowana, więc niestety z tego, co wiem, to już tego się nie da zmienić, ale zresztą nie robi to jakiegoś dużego problemu, więc jakby tutaj takie kwestie nie są zbyt dużym problemem na tą kwestię. Oczywiście tutaj jest dokładnie rozmiar działki, to jest w skali, jak dobrze pamiętam, chyba tak jest, że każdy centymetr to jest metr na działce. W związku z tym mamy tutaj sobie wyliczone, co? 1:100, Paweł, podpowiadasz, tak? No, w związku z tym mamy tutaj rozmierzone takie małe kropeczki, pewnie nie wiem, czy będzie widać, czy też kadr już łapie. Pozwólcie, że jeszcze sobie w tych początkowych nagraniach będę sprawdzał, na ile ten kadr jest. Albo nie sprawdzę, mniejsza o to, zobaczymy potem na nagraniu. Mamy rozmierzone dokładnie, jakie słupki gdzie idą. Zamysł jest taki, że skrajne, nośne słupki, które będą miały jeszcze swoje podpory, one są zrobione ze słupków 2 mm grubości, tak żeby były bardziej wytrzymałe, a wiadomo, że koszty w obecnym czasie są strasznie wysokie, więc z założenia mamy tak, że tak jak powiedziałem, te nośne i tutaj takie międzysłupki nośne, czy jakkolwiek one się też nazywają, one będą właśnie wzmacniane z grubszej stali 2 mm, a te wszystkie pośrednie będą, będą miały ściankę 1-3 mm, więc dość cienkawe, ale tak jak patrzyliśmy na tamtej działce, tamte słupki są, uważam, dość wytrzymałe. Zresztą tu będzie na początek siatka leśna, a jeśli będzie trzeba, to będziemy ją wymieniać na jakąś siatkę bardziej wzmacnianą. Tak jak mówiłem, no, liczą się też koszty, które obecnie są strasznie wysokie, więc w związku z tym gdzieś tych oszczędności w miarę logicznych, na ile się da, szukamy. No i co? No i słupki są, nie są przeoszczędzone pod kątem długości, bo z kolei normalnie zalecane są słupki dwumetrowe, ale z racji tego, że mamy tutaj dopiero pole kukurydzy, dopiero co ścięte, grunt jest dość miękki, więc postanowiliśmy, że tutaj damy słupki 2,20, 2,30 bodajże, w tej chwili nie pamiętam, 2,20 albo 2,30. One po prostu będą zatopione nie 50 cm, a te 70-80 cm w ziemię, w głąb. Kawałek drewna taki, czy mógłbym wziąć? Więc taki jest plan. Tutaj mówię, to jest ten skos, tutaj ma być pierwotnie brama, ale stwierdziliśmy, że no brama to też, tutaj ma być wjazd tylko i wyłącznie raz na jakiś czas do tych drzew tlenowych, które będą tutaj, będzie pas drzew tlenowych, które będą co jakiś czas wycinane. Paweł coś tam mówi, mam nadzieję, że nie zagłusza. Więc tu stwierdziliśmy, że albo zrobimy tymczasowo taką siatkę otwieraną, bo to będzie wjazd używany raz naprawdę na kilka lat, przynajmniej w planie, a jak będzie trzeba, to po prostu bramę tam dostawimy. Więc tak jak powiedziałem, tutaj zrobimy siatkę tymczasową,
obecnie, a docelowo zrobimy tak, żeby, a być może, że będziemy wymieniać to na bramę wjazdową, ale to się okaże, już wyjdzie w praniu, czy tak będzie trzeba, czy nie, czy ta siatka wystarczy. Potem tu ma być żywopłot, więc liczę na to, że ten żywopłot na tyle szybko się rozrośnie, że tej siatki leśnej nie będzie trzeba wymieniać, ale może to jest błędne założenie, nie wiem jeszcze, powiem szczerze. Mamy wyliczoną ilość słupków, wiemy co chcemy robić. Dzisiaj mamy plan taki, żeby zrobić wszystkie skrajne po narożnikach. Te tutaj, ten pośredni zamierzamy zrobić, ten i ten też, plus ten tu pośredni. I jak zaprawa szybko chnąca faktycznie szybko fajnie zwiąże, to będziemy zaczniemy robić po prostu te słupki już, tą drobnicę tutaj od frontu. Taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, wytyczyliśmy sobie pierwszy punkt, od którego zdecydowaliśmy, że zaczniemy. To jest ten punkt tutaj, skrajny przy bramie, przy wjazdowej. Tutaj w tej części będzie wjazd, o czym mówiłem, te 5 metrów wcięcia od drogi, tak żeby auto mogły stanąć, to będzie brama. Ale na razie tu będzie ten skos i zaczynamy od tego słupka, tak żeby sobie móc pociągnąć skrajny słupek tam, skrajny słupek tu, pośredni, one będą sobie wysychać, w międzyczasie coś tutaj rozmierzymy, te słupki skrajne tu w tych, tutaj koło, wokół bramy, to co się tutaj dużo będzie działo, te sobie będą wysychać, tak żebyśmy mogli jakieś pośrednie słupki jeszcze dzisiaj zacząć, także mamy takie oto urządzonko do wiercenia otworów, dzięki temu wszystko sprawniej pójdzie, mam nadzieję, że będzie słychać. Będzie wszystko słychać tak jak trzeba. Pierwsze koty za płoty na tej działce. Otwór na około 70 cm jest zrobiony. Słupki 2,30. Tak jak mówiłem, nie mamy dostępu do wody. Woda przyjechała z nami, więc na razie tak będziemy się trochę męczyć. Póki nie ogrodzimy terenu, póki wodociągu nie będzie, a to będzie za jakieś 2-3 miesiące, mam nadzieję. I też będzie prąd już też niebawem, więc działamy na razie taką, niestety takimi, tak jak widać właśnie, wszystko trzeba dowieść, wszystko trzeba przenieść, więc nie jest łatwo, ale mówię, tak jak wspominałem, zależy nam na czasie. Musimy zrobić ogrodzenie teraz, żeby w maju można było drzewka posadzić już na ogrodzonym terenie, żeby tutaj nic nam nie właziło. A pozwolenie będzie gdzieś pewnie w okolicach wakacji, więc wtedy zaczniemy budowę właściwą, więc w tym czasie pośrednim będziemy realizować inne tematy związane z firmą, więc póki co, tak jak mówiłem, no wymieszamy ładnie zaprawę, osadzimy zaraz pierwszy słupek i będziemy dalej lecieć. Dobra, wygląda na to, że pierwszy słupek mamy zamontowany, wypoziomowany i złapany, i będziemy robić najpierw może narożne wszystkie krańcowe, potem zobaczymy co dalej. Bawimy się teraz niwelatorkiem, sprawdzamy poziom, tak żeby te między tymi dwoma słupkami był poziom, że jak przyjdzie brama, to żeby było, nie było cyrku, więc musimy to skorygować jeszcze. Paweł, gdzieś jakieś 15 cm w dół. A ile widzisz? No teraz czekaj, bo ostrość ustawiam. 16. Czy to 16 w dół? Posiadasz dom z Bali lub planujesz budowę? Odwiedź naszą stronę baleidetale.pl/sklep. Znajdziesz tam m.in. pomoce do planowania budowy domu z Bali, uszczelniacze, środki zabezpieczające drewno i wiele innych. Zapraszam, Sławek Witif.
nagrywałeś to? Nagrywam teraz. Zaprawę mamy wymieszaną. Ten słupek na lewo od bramy w tej chwili idzie na tapetę. Dzięki. Up. 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 Rekuś, byś coś pomógł chyba. Tak jak w kamerę popatrzył. Tak jakby chciał zabłysnąć na YouTubie. Proszę. Paweł teraz wsadzi słupek i go wypoziomujemy i złapiemy wymiar odpowiedni i sprawdzimy jeszcze niwelatorkiem ostatecznie. Dobra, niwelatorkiem sprawdzimy jeszcze raz, czy wszystko się zgadza. No. Ja widzę prawie samą górę, no, 2 cm jestem powyżej poziomicy. 22 widzę, te 21,5 teraz widzę na miarce. Nie działamy na bieżąco z niwelatorkiem, zwłaszcza że ten jest taki troszkę wiekowy. Zaraz się tu odnajdziemy. No i dobra, złapaliśmy. Według niwelatorka mamy pomiędzy tymi słupkami poziom. Tu jest miejsce na bramę i furtkę, więc to było dla nas kluczowe. Tutaj już będzie jakiś tam, będziemy sobie już to rozciągać po tak jak nam teren dyktuje i tak samo tutaj będziemy to robić tam już pod kątem też spadku. Tam nie musi być niwelator i dokładnie w poziomie, bo tam nam teren podchodzi, bo wyjdzie, że ogrodzenie mamy bardzo niskie. Więc już po ukosie można to poprowadzić. A zresztą no zobaczymy jeszcze w takim razie, jak to wyjdzie. Działamy dalej. Dobra, na tej ścianie wytyczamy pośredni. I ostatni, nagrywam teraz. Idź. Musimy mieć jako 9 słupek, czyli co 2,5 metra. 22,5 metra to tam będzie jeden pośredni i końcowy kolejne 22,5 metra. I tam będzie końcowy, nie mówię, że ten właśnie nie jest dokładnie w rogu. Dobra. Naciągnij, bo tutaj się ten robi banan po drodze. O. Tak. Dlatego mamy też kolejny nie w... Tak? Dlatego ten kolejny też nie jest w rogu, bo tak jak mówiłem, tamten róg jest ścięty. Brama, pseudo brama powiedzmy, 4-metrowa, jest po prostu ścina działkę. Nie idzie od rogu do rogu, od rogu, tylko ścina działkę. Czekaj, ja teraz muszę zlokalizować. A, mam, no, mam. No tylko naciągnij. No też rzeczywiście mniej więcej, bo otwór ma średnicę i dopiero słupki będziemy. Tak, dopiero słupki będziemy tutaj dokładnie wymierzać. No więc zajmiemy się teraz tymi dwoma słupkami. A potem pójdziemy na kolejną ścianę, te skrajne wytyczyć. O, łatwo nie jest w tej brei. Dlatego kaloszki póki co są na tapecie. Dobra, dzisiaj się zwijamy, mamy słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 słupków. Wszystkie są zamontowane, w sumie zgodnie z planem. Te, które mają tutaj blaszkę grubości dwóch, ściankę grubości 2 mm. A jutro będziemy jechać już z tymi cieńszymi 1-3 mm ścianki. I to są wszystkie już te pośrednie. Tutaj tak wymyśliliśmy w ogóle, że zamiast wydawać na bramę, która będzie będziemy nią wjeżdżać, nie wiem, raz pewnie na kilka lat,
może na początku częściej, ale potem raz na kilka lat. I zamiast nie wydawać, ok, najtańsza brama kosztuje 1000, ale jak liczyliśmy potem jeszcze słupek, każdy słupek z 250 zł przynajmniej, taki bramowy, do tego jakieś tam zbrojenia, kombinacje i tak dalej, żeby to dobrze wszystko funkcjonowało, skoble, nie skoble, stwierdziliśmy, że tutaj tą siatkę założymy w ten sposób, że tutaj na środku będzie taki słupek może wyciągany, a resztę tu się jakoś po prostu to zapnie. Jakoś pomyślimy, jak to spiąć, ale siatka dojdzie dotąd, do tamtąd, a tutaj ten odcinek jakoś zrobimy takim, powiedzmy, niewidocznym, ale prowizorycznym sposobem. No bo, kurczę, w skali całej budowy to są straszne koszty, a tylko na bramę pomocniczą, która gdzieś tu będzie używana co jakiś czas, wydać, powiedzmy, no tak lekko liczyliśmy, ponad 2000, no to lepiej według mnie na budżet, który też posiadam, na ten budynek stwierdziliśmy, że zrobimy tak. Jak będzie trzeba faktycznie, to w przyszłości się bramę wstawi, najwyżej to będziemy przerabiać, ale na ten moment uważam, że takie rozwiązanie zda tutaj rolę. Dobra, do zobaczenia pewnie jutro, jutro dalsza kontynuacja, pogoda ma być, więc będziemy się nagrywać dalej. Jeżeli tu jesteś, zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w górę przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Sponsorem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu, firma Timplast. Zadbaj o ciepło w swoim domu. Firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna, oraz Florian Centrum spółka z Oskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.